Cześć. Dzisiaj pogadanka na temat mięśni dna miednicy. Dlaczego powinniśmy ćwiczyć w ciąży? Jak je ćwiczyć? Dlaczego są takie ważne? Co wnosi ćwiczenie mięśni dna miednicy i czym grozi brak tych ćwiczeń? Myślę, że warto rozwiać jakieś niepewności w tej kwestii. Po pierwsze, musimy się dowiedzieć, czym są tak naprawdę mięśnie dna miednicy. To, gdzie się znajdują, najczęściej wiemy. Dolna część miednicy, okolica pochwy, okolica odbytu. Jak są zbudowane? Bardzo krótko i zwięźle z trzech warstw. Pierwsza warstwa, najbardziej zewnętrzna, która otwiera nam się od spojenia łonowego aż do kości guzicznej. Obejmuje ona cewkę moczową i okolice właśnie odbytu. Druga warstwa, taka warstwa środkowa. Jeśli siedzisz, to czujesz, że siedzisz na elementach kostnych. To są guzy kulszowe. I właśnie ta środkowa warstwa rozpięta jest pomiędzy dwoma guzami kulszowymi i spojeniem łonowym, w taki trójkąt. Najbardziej wewnętrzna warstwa mięśni, najmocniejsza, znajduje się wewnątrz miednicy. Ma mniej więcej taki kształt, jakbyś ułożyła sobie swoje obie dłonie w taką miseczkę i włożyła do środka, do miednicy. Tak właśnie wygląda warstwa najbardziej wewnętrzna, a jednocześnie najmocniejsza warstwa mięśni dna miednicy. Co jest bardzo istotne, jeśli chodzi o mięśnie dna miednicy, to jaka jest ich rola? Przede wszystkim, jak się domyślasz, jest to rola podporowa, wzmacniająca, podpierająca. Zauważ, że ta najbardziej wewnętrzna warstwa mięśni podpiera wszystkie narządy wewnętrzne miednicy mniejszej, czyli twój pęcherz moczowy, macicę, wszystkie elementy układu rozrodczego. Wszystko to, co jest tam w tej miednicy umiejscowione, jeśli jesteś w ciąży, również, tak jak powiedziałam wcześniej, macicę, więc również twoje maleństwo, więc mocne, właściwie trenowane mięśnie dna miednicy pozwolą ładnie i prawidłowo utrzymać właśnie maleństwo i wszystkie inne narządy wewnętrzne. Nie będą to mięśnie słabe, tylko właściwie napięte i właściwie ułożone. To jest pierwsza i najważniejsza rzecz. Na pewno zastanawiasz się, jak wygląda praca takich mięśni. Chciałabym tutaj troszeczkę wyjaśnić dosłownie dwa słowa na temat biomechaniki pracy takich mięśni. Chcę, żebyś sobie zdała sprawę, że to nie są takie zwykłe mięśnie, tak jak nam by się wydawało. Mięśnie na miednicy zbudowane są z dwóch rodzajów włókien: wolno i szybko kurczliwych. Zaraz szybko wyjaśnię, po co to mówię. Natomiast teraz szybciutko tylko. Włókna wolno kurczliwe pracują tylko wtedy, kiedy będziesz napinała mięśnie na miednicy w takim przedziale do 25% twojego maksymalnego napięcia mięśnia. Natomiast włókna szybko kurczliwe będą się napinały w okolicy 70-75% twojego maksymalnego napięcia. I teraz po co ci to mówię? Mówię ci to po to, że zwykłe maksymalne napięcie i zwykłe rozluźnienie nie zawsze pozytywnie wpływa na mięśnie dna miednicy. Musisz napinać mięśnie stopniowo. Rozluźniać, troszkę napiąć, troszkę podciągnąć i napiąć maksymalnie. I tak samo w drugą stronę. Jeśli chcesz pracować na pełnym biomechanice mięśnia dna miednicy, tak musimy właśnie pracować. Czyli pamiętaj, że to nie musi być maksymalne rozluźnienie, maksymalne napięcie. Możesz wypośrodkować. Można się tak troszkę w cudzysłowie pobawić mięśniami dna miednicy. Druga rzecz. Pamiętaj, że mięśnie dna miednicy są to mięśnie, zwłaszcza chodzi mi o tą warstwę zewnętrzną, najbardziej zewnętrzną, o której wspomniałam, bo zawsze pamiętam o tym, żeby pracować z okolicą pochwy, natomiast o okolicy odbytu zapominamy. Proszę, pamiętaj o tej okolicy,
pamiętaj, że jest ona tak samo ważna i jej elastyczność jest tak samo istotna jak elastyczność okolicy pochwy. Zastanów się, która okolica jest bardzo często w czasie porodu nacinana albo w której okolicy najczęściej pękają ciężarne w czasie porodu. No jest to właśnie przejście pomiędzy ujściem pochwy a między odbytem, więc uelastyczniaj przez ćwiczenia również tą okolicę. Możesz pracować z napięciem odbytu i z napięciem okolicy pochwy jednocześnie, możesz robić na zmiany. Możesz raz pracować tylko z napięciem okolicy pochwy, później popracować trochę z napięciem okolicy odbytu. Jakkolwiek by to nie było, pracuj jeszcze raz, pracuj. Jest ta praca bardzo owocna. Warto i jeszcze raz warto w ten sposób z mięśniami na miednicy pracować. Przygotowanie do ćwiczeń nie jest czymś nadzwyczajnym. Jeśli pracowałaś wcześniej z mięśniami na miednicy, wiesz. Jeśli nie pracowałaś, to już szybciutko wyjaśniam. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, która jest istotna w czasie przygotowania się do pracy z mięśniami na miednicy, to jest wypośrodkowanie sobie ustawienia miednicy. Czyli w momencie, kiedy staniesz sobie przed lustrem, bokiem i zobaczysz, jak wygląda Twoja sylwetka, czy Twoja miednica jest pochylona w przód, podciągnięta w tył. Zastanowisz się wtedy nad tym, czy masz przodo, czy to było pochylenie miednicy. Zapewne jeśli jesteś w ciąży, będziesz dążyła do przodu pochylenia miednicy. Czyli jeśli porównamy sobie naszą miednicę do miski z wodą, to będzie ona przechylona w przód, tak? Będziesz miała skrócone mięśnie biodrowo-lędźwiowe, spojenie łonowe będzie nisko, Twoje pośladki będą wypięte w tył i odcinek lędźwiowy będzie bardzo, bardzo zarysowany. Będziesz wyglądała z profilu jak kaczuszka, tak? Czyli to jest pierwsza istotna rzecz. Druga rzecz to jest tyłopochylenie miednicy, czyli zupełnie odwrotnie. Miednica będzie przechylona bardziej w tył, oczywiście też nieprawidłowo, odcinek lędźwiowy będziesz miała spłaszczony, będziesz miała zamknięty brzuch, spojenie łonowe wysoko i Twoje pośladki będą bardzo napięte, będą, kość krzyżowa będzie podwinięta, tak zwany podwinięty ogonek mocno pod siebie. To też jest pozycja nieprawidłowa, bo zauważ, jeśli wrócę do tej wizualizacji, którą zrobiłam przed chwilą, jeśli to jest miska z wodą, to raz woda wylewa się z przodu, raz z tyłu. Chcemy wypośrodkować tak, aby woda nie wylewała się w ogóle. Czyli popracuj, pobujaj miednicą w staniu, pobujaj miednicą w siadzie, tak, aby wypośrodkować sobie napięcie przedniej ściany brzucha i odcinka lędźwiowego pleców, tak żebyś czuła się komfortowo, bez względu na to, czy brzuszek Twój jest duży, czy też mniejszy, bo w różnym etapie możesz zacząć ćwiczyć mięśnie dna miednicy. Tak czy inaczej wykorzystaj to. To jest pierwszy i najważniejszy punkt przygotowania do ćwiczenia mięśni dna miednicy. Drugim i takim, jak dla mnie, to troszeczkę kontrowersyjnym punktem jest to, no bo to jak ja mam te mięśnie napinać. I najczęściej, kiedy o tym rozmawiamy, no to najprościej wytłumaczyć. Napięcie mięśni na miednicy jest takim napięciem, które wykonujesz będąc na przykład w toalecie. Jesteś w toalecie i oddajesz mocz. I chcesz wstrzymać strumień moczu. Napinasz mięśnie. Każdy to potrafi, wiemy jak to zrobić. No później oczywiście rozluźniamy. Dlaczego mówię, że jest troszeczkę kontrowersyjne? Z tego względu, że w tej chwili od razu płynnie przejdę do przeciwwskazań, jeśli chodzi o ćwiczenia mięśni na miednicy. Mianowicie nie wolno i nie powinno się wykonywać ćwiczeń mięśni na miednicy w momencie, kiedy oddajemy mocz. Z tego względu, że powoduje to zalegania w pęcherzu moczowym i stany zapalne. Kiedy mam stan zapalny, nie ćwiczę mięśni na miednicy, ale moje ćwiczenia mięśni na miednicy nie mogą świadomie powodować stanów zapalnych, tak? Czyli unikamy. Stąd też to porównanie, które gdzieś tam nam w głowie zostaje, że aha, to tak jak w czasie oddawania moczu, ale no i to tak
dosyć kontrowersyjnie brzmi, natomiast pamiętaj, że nie wolno, ale tak o ten właśnie ruch chodzi. Kolejnym przeciwwskazaniem, tak jak powiedziałam, nie tylko stany zapalne tutaj dróg moczowych, ale też dróg rodnych, jakiekolwiek stany zapalne w obrębie miednicy mniejszej by się nie pojawiły. Oczywiście nie ćwiczymy, odpoczywamy tak jak każdy nasz narząd, każda część ciała, która znajduje się w stanie zapalnym i mobilizuje nas to do odpoczynku, do relaksu tej okolicy, tak samo automatycznie wykonujemy to z okolicą miednicy mniejszej, z mięśniami dna miednicy. One też muszą odpocząć. Zniwelowanie stanu zapalnego oczywiście automatycznie mobilizuje nas do wykonywania ćwiczeń ponownie. Jak najbardziej. Wykonujemy różne rodzaje ćwiczeń. Do 28 tygodnia jak najbardziej ćwiczenia wzmacniające, takie, które mobilizują miednicę do wzmacniania, do osiągania, no może nie maksymalnej, ale takiej odpowiedniej siły utrzymania tego rusztowania, które mięśnie tworzą. Natomiast po 28 tygodniu ciąży ja jak najbardziej zachęcam już do większego rozluźniania, tak aby krocze otwierać, rozluźniać, bo na napiętym kroczu naprawdę bardzo trudno dziecko urodzić. Nasze maleństwo ma mieć taką dobrą, luźną drogę do przejścia. Ona dla nas też ma być rozluźniona, czyli świadome rozluźnianie, świadome otwieranie się, świadome oddychanie dolną częścią ciała, oddychanie okolicą pachwin, oddychanie okolicą miednicy, oddychanie okolicą krocza jak najbardziej ważne. Tutaj pojawia się ważny aspekt, jak ćwiczyć. Oczywiście, że zachęcam do ćwiczeń z oddechem, czyli w momencie, kiedy wykonujesz ćwiczenie wzmacniające, wdech jest na rozluźnieniu, na wydechu podciągasz mięśnie, napinasz. Wdech, rozluźnienie, wydech, napięcie. W momencie, kiedy przechodzisz do partii ćwiczeń rozluźniających, na wdechu jest napięcie i na wydechu takim świadomym otwierasz krocze. Wdech, napięcie, wydech, otwierasz. Tak mniej więcej to wygląda, czyli to byłoby tak od tego do 28 tygodnia i po 28 tygodniu ciąży. Natomiast często pada pytanie, no a czy ja mogę sobie tak po prostu ponapinać? Oczywiście, że możesz. Jeśli nie chcesz tego robić z oddechem albo robisz sobie taką większą serię ćwiczeń mięśni na miednicy, jak najbardziej możesz popracować z samymi napięciami, jednak będę nadal utrzymywać swoje stanowisko przy tym, że takie mocne spięcia mięśni na miednicy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteś w czasie do 28 tygodnia, później już tylko i wyłącznie otwieranie, rozluźnianie. Sporadycznie jeszcze na początku mogą pojawić się jakieś napięcia, ale to już naprawdę bardzo, bardzo delikatnie i im dalej, tym myśl tylko i wyłącznie o rozluźnianiu. Jeśli chodzi o to, jak możesz ćwiczyć jeszcze dodatkowo mięśnie na miednicy, ja zachęcam do takich najprostszych sekwencji. Napnij, rozluźnij, napnij, rozluźnij, bez względu na to, czy robisz to z oddechem, w sensie takim głębokim, no bo zawsze musimy oddychać w czasie ćwiczeń. Nie wstrzymujesz oddechu nigdy. Możemy wykonywać to w ten sposób. Natomiast możesz wykonywać też po prostu takie pojedyncze spięcie i rozluźnienia, będąc na swoim takim spokojnym, zwykłym oddechu. To by była pierwsza sekwencja. Druga sekwencja, którą bardzo, bardzo polecam, jest to sekwencja bardzo prosta, czyli napnij, rozluźnij, napnij, rozluźnij, napnij i trzymaj. Oddychasz spokojnie, trzymamy, cały czas trzymamy, 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 bierzemy głęboki wdech, z wydechem otwieramy, rozluźniamy. To jest druga sekwencja. No i trzecia sekwencja, sekwencja stopniowania napięcia, czyli głęboki wdech, wydech i uwaga. Napinamy, rozluźniamy, napinamy, rozluźniamy, napinamy, rozluźniamy, napnij i trzymaj. Trzymaj, oddychaj spokojnie.
I teraz nie rozluźniając, napnij mocniej, podciągnij mięśnie. Uwaga, napnij mocniej. Napnij mocniej i trzymaj. Rozluźnij, napnij, rozluźnij, napnij, rozluźnij, napnij, rozluźnij. Czyli trzy sekwencje. Zwykłe napięcie, rozluźnienie, napięcie z zatrzymaniem i napięcie ze stopniowaniem. Bardzo, bardzo warto wykorzystywać i troszeczkę, tak jak powiedziałam troszkę wcześniej, pobawić się mięśniami na miednicy bez względu na to, w jakiej znajdujesz się pozycji i jakie ćwiczenie wykonujesz, ile masz na to czasu. Zawsze ćwiczenie mięśni na miednicy jest bardzo, bardzo pozytywne, dlatego zawsze będę namawiać, żeby wykorzystywać mięśnie na miednicy, ich ćwiczenia wplatać właśnie w taki normalny system ćwiczeń w czasie przysiadów, w czasie wykonywania ćwiczeń oddechowych, w czasie wykonywania ćwiczeń z elementami jogi. Jak najbardziej pięknie można wykorzystywać mięśnie na miednicy właśnie w pozycji kłucznej, wtedy kiedy utrzymujesz równowagę, wtedy kiedy uaktywniasz swój oddech, wtedy kiedy otwierasz krocze, i do tego piękna pozycja do napinania i rozluźniania mięśni dna miednicy. Bardzo, bardzo namawiam, wykorzystuj tą pozycję nie tylko w formie wolnej, ale też w formie takiej, która pozwala Ci na oparcie się o ścianę i dłuższą pracę z korzyścią dla odcinka lędźwiowego i miednicy. Bardzo, bardzo zachęcam też do wykorzystywania mięśni dna miednicy przy pracy z pozycją krowy i kota w jodze, czyli z przysłowiowymi kocimi grzbietami, które wykonujemy. Na wdechu, wydechu stosujesz odpowiednio w zależności od tego, czy chcesz wykonać jako ćwiczenie wzmacniające, czy jako ćwiczenie rozluźniające ten schemat, który podałam wcześniej. Pięknie się otwiera krocze, pięknie się też wzmacniają mięśnie przy okazji wachlowania miednicy, czyli to wypośrodkowanie, pracy odcinka lędźwiowego na rozluźnieniu, wtedy kiedy pięknie oddychasz i kierujesz ten oddech na przykład do odcinka lędźwiowego, do pachwin, właśnie do krocza, jest naprawdę bardzo, bardzo owocny i bardzo pozytywny. Pytania, które bardzo często pojawiają się, to na pewno pytanie, kiedy mogę zacząć ćwiczyć mięśnie na miednicy po porodzie. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby do ćwiczeń wracać jednak po okresie połogu, po zakończeniu tych 6-8 tygodni. Natomiast no właśnie jednym takim wyjątkiem są mięśnie dna miednicy. Jeśli czujesz się na siłach, jeśli jesteś wygojona, jeśli nic złego się nie dzieje, co odbiłoby się na tobie fizycznie, somatycznie, psychicznie, oczywiście możesz zacząć ćwiczyć. Jak się domyślasz, ćwiczymy wzmacnianie. Będzie to na pewno podstawa do wzmacniania mięśni pod względem stabilizacji głębokiej. Stabilizacja mięśni głębokich to jest za dużo powiedziane, jeśli chodzi o sam okres połogu. Natomiast delikatne napięcia i rozluźnienia okolicy krocza jak najbardziej są wskazane i jak najbardziej będą bazą później do pracy z mięśniami głębokimi, więc zachęcam. Czyli można pracować, można wzmacniać, tylko się do niczego nie zmuszaj. Jeśli czujesz, że to już, jeśli czujesz, nie czujesz dyskomfortu, nie czujesz bólu, nie czujesz pieczenia, pracuj. Będzie to tylko na plus. Jeśli chodzi o ćwiczenia mięśni na miednicy, to już tak na sam koniec taka rada, może dosyć nietypowa, ale naszą wyobraźnię skierujemy teraz do toalety, do tego, jak pracujemy na toalecie, oddając mocz, kał, w zależności od tego, no, co sobie weźmiemy teraz pod lupę. O oddawaniu moczu i ćwiczeniach mięśni na miednicy już powiedziałam, natomiast bardziej chcę teraz uświadomić Ci to, w jaki sposób wydalasz i jak to wpływa na
układ mięśni na miednicy, czyli na to, że są przeciążone, na to, że są słabe, zbyt rozciągnięte, zbyt uciśnięte i nie mogą spełniać swojej roli. To, że z siebie cokolwiek wyciskasz coś mocno, wypychasz, bardzo się przy tym napinasz, wcale nie jest korzystne. Więc jeśli idziesz do toalety, oddać mocz, usiądź spokojnie, weź głęboki wdech i na wydechu świadomie otwieraj krocze. Jeśli za pierwszym razem się nie udało, próbuj drugi, trzeci raz, tak? Wykonując to, zwłaszcza będąc w ciąży, uzyskasz świadome rozluźnienie mięśni okolicy dna miednicy i okolicy cewki moczowej, czyli tej najbardziej zewnętrznej części. Więc pozwól sobie na to, nie zmuszaj się, nie napinaj, nie ściskaj, pozwól wydostać się wszystkiemu na zewnątrz bardzo spokojnie. Natomiast jeśli chodzi o oddawanie kału, jeśli nie mamy jakichś powikłań związanych z układem wydalniczym, no i jedynym naszym problemem jest po prostu przyzwyczajenie, że szybciutko trzeba się napiąć i wydalić, bo przecież to oczywiste. Zaopatrz się w bardzo niski stołeczek albo dwie, trzy grube książki i w momencie, kiedy usiądziesz sobie na toalecie, podłóż sobie te książki, ten stołeczek pod stopy, tak żeby po prostu kolana były troszeczkę wyżej niż zazwyczaj. I to samo, rozluźniasz się. Ustawiłaś właściwie miednicę i teraz poczekaj, spokojnie, bez napinania, bez przeciążania. Wiem, że to są może takie dosyć nietypowe rady i rzadko się o nich mówi, natomiast to nie jest tak, że bo ja mam po prostu słabe mięśnie. Bardzo często dzieje się tak, że my po prostu z nimi źle pracujemy. Nie tylko przez to, że ja po prostu w ogóle z nimi nie pracuję, ale przez to, że pracuję z nimi niewłaściwie, przeciążam i nawet nie wiem kiedy, a rzeczywiście toaleta jest idealnym przykładem tego, że te mięśnie przeciążamy. One takie dociśnięte, właściwie prawie wyciśnięte, wydłużone niepotrzebnie, no właśnie nie spełniają wtedy właściwie swojej roli, a pamiętaj, że ta rola podporowa będzie później owocowała w momencie, kiedy właśnie będziesz w okresie połogu, kiedy będziesz chciała, żeby wszystkie elementy mięśni na miednicy wróciły właściwie na swoje miejsce, żeby czuć się zdrowo, żeby nic Cię tam nie bolało, żeby wszystkie aspekty, również aspekt seksualny Twojego życia wróciły do normy. Tego chcemy i dobra praca na mięśniach dna miednicy na pewno nam to umożliwi. Co jest ważne? To, że mięśnie dna miednicy możemy traktować jak bazę. Tak jak często powtarzam, miednica to jest taki środek prawie naszego ciała. Podobnie będzie z mięśniami dna miednicy, zwłaszcza kiedy jesteśmy w ciąży. Pamiętaj, że wzmocniona baza będzie ładnie, właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, owocować zaraz po porodzie. Taki krótki apel na koniec. Przed chwilą rozmawiałyśmy sobie głównie o pracy mięśniami dna miednicy w ciąży, natomiast wzmacnianie dna miednicy, ten aspekt wzmacniający jest dla każdej z nas, bez względu na to, czy jesteśmy w ciąży, czy w tej ciąży nie jesteśmy, czy ją planujemy, czy nie planujemy, czy mamy 20, 30, 40, 80 lat. Zachęcam, żeby opowiedzieć wszystkim kobietom w rodzinie o tym, jak ważne są mięśnie dna miednicy i żeby namówić, pokazać jedno, dwa, trzy ćwiczenia, które pozwolą na właściwe utrzymanie i uniknięcie powikłań wszelkiego rodzaju, nie tylko związanych z ciążą, chociaż również typu nietrzymanie moczu, typu wypadanie narządów rodnych, stany zapalne wszelkiego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Czyli dbamy o siebie będąc w ciąży, dbamy o siebie będąc w okresie połogu,
ale też w wieku jakimkolwiek, młodym, dojrzałym, późnym, zawsze mięśnie dna miednicy będą owocować, nawet jeśli będziemy wykonywać jedno lub dwa ćwiczenia w ciągu dnia. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.